Cześć, nazywam się Marta Malikowska. W serialu Skazana gram kosę. Cześć, Marta. Cześć. Chcę ci zadać kilka pytań. Jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. W dzieciństwie chciałaś zostać? Kim ja nie chciałam zostać? Wymienię tylko kilka, bo to się naprawdę zmieniało. Taki początek dzieciństwa to chciałam zostać Miss. Miss Polski. Potem chciałam być piosenkarką, potem chciałam być tancerką, chciałam też być policjantką. Chciałam być też sportowcem. Najbardziej tęsknisz za? Teraz najbardziej tęsknię za przyrodą, naturą, jeziorem, pływaniem w jeziorze, lasem. Twoje największe marzenie to? Największe to chyba, żeby nie było wojen na świecie. Marzę o pokoju na świecie. Jak prawdziwa Miss. To jak prawdziwa Miss. I twój największy sukces zawodowy to? Sukcesem jest dla mnie taka praca, albo taki projekt, praca, w której wszyscy czują się bezpieczni, w której wszyscy są dobrze wynagradzani, gdzie jest atmosfera radości i totalnej pasji. I to jest dla mnie sukces zawodowy. Jeśli mogę się utrzymywać z tego, co kocham, to jest dla mnie sukces zawodowy. Swoją pierwszą wypłatę wydałaś na? Zastanawiam się, co to była moja pierwsza wypłata, ponieważ ja bardzo dużo pracowałam jako dziecko i dostawałam pieniądze jako dziecko. Pewnie sobie kupiłam jakieś słodycze. Ostatni raz robiłaś coś po raz pierwszy, gdy... Pływałam na desce Sub-Air na Morzu Czarnym. Rzeczą, którą warto było spróbować, ale już by się nie powtórzyła, jest? Ja bym się nie cofnęła w czasie. O, to powiem tak. Nie powtórzyłabym swojego życia, ponieważ jest niepowtarzalne. Gdybyś w wieku 16 lat spotkała siebie jako dorosłą kobietę, pomyślałabyś? Ale super laska. Za 10 lat chciałabyś pamiętać o tym, że... Chciałabym pamiętać o tym, że ufałam, kochałam i się nie bałam. I chciałabym pamiętać o wszystkich moich najpiękniejszych chwilach z moją córką. I chyba te chwile z moją córką są dla mnie najważniejsze i chciałabym ich, tych chwil pamiętać najwięcej. Czymś, co zawsze sprawia ci radość, jest? Że zawsze. To mi sprawia radość zawsze pływanie w jeziorze latem. Twoja autobiografia nosiłaby tytuł? Marta Malikowska. Gdy nikt nie patrzy, to? Gdy nikt nie patrzy, to jestem najbardziej sobą. Każdy powinien choć raz w życiu. Każdy powinien przynajmniej raz w życiu spróbować czegoś, czego nigdy nie robił. Gdy potrzebujesz odpocząć, to? To najczęściej kładę się na podłodze. Zamykam oczy, na oczy zakładam woreczek i oddycham. W przyjaźni najpiękniejsze jest to, że? Że jest przyjaźnią. Czyli najważniejszym dla mnie w przyjaźni jest lojalność. Każda kobieta powinna pamiętać o tym, że... Przede wszystkim, że jest człowiekiem. Ja czasem mówię na siebie, że jestem człowieką. Że mamy swoje prawa i że jesteśmy równe mężczyznom. Różnimy się, ale jesteśmy równi. I że każda kobieta może walczyć w każdym momencie swojego życia i nigdy nie będziesz szła sama. Zanim oceni się drugiego człowieka, to? Zobaczcie, naturalnie mi tu przyszło. Wziąłam oddech. Zanim ocenię siebie czy kogokolwiek w złym tego słowa znaczeniu, bo ocena może zaboleć, ale może też być fajną oceną.
więc biorę 3 oddechy minimum. Największym wyzwaniem w pracy aktorki jest? Praca aktorki jest największym wyzwaniem. Ten zawód wymaga po prostu dużej psychofizycznej kondycji i takiej obecności, czujności, uważności, jakiejś takiej szczególnej, bo dla mnie aktorstwo to jest nauka o człowieku. I dbanie o emocje, o swoją psychikę jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważne i nie jest zawsze to najłatwiejsze po prostu. W serialu Skazana najlepsze jest to, że... Że takiego serialu jeszcze nie było. W twojej postaci najbardziej lubisz? W mojej postaci najbardziej lubię, że... Że jest odważna. Że jest odważna. Więc gdybyś miała określić swoją postać jednym słowem? Mam takie dwa. Kosa jest czasem z wyrolką, a czasem jest komediodramatem. To mam takie mam słowo, taki mam teraz opis na to. Chciałabyś, żeby widzowie, poznając twoją postać, pomyśleli? Prawdziwa gangsterka. Cokolwiek to znaczy, to chciałabym, żeby tak, żeby każdy miał, o, to jest prawdziwa gangsterka, której się trochę boją, ale też mają szacunek. Serial Skazana mówi o? Mówi przede wszystkim o wolności. Mówi o kobietach, mówi też o miłości, mówi o wszelkich manipulacjach. Mówi też o całym tym systemie więziennym i wszystkich zależnościach między policjantami, między światem adwokatów, prawników. Całe po prostu o tym całym środowisku na pewno trochę się dowiemy. Ale przede wszystkim dla mnie to jest serial o kobietach. Liczysz na drugi sezon, bo? Bo to była bardzo dobra praca, przygoda, doświadczenie i mam jeszcze trochę do powiedzenia tam, w tym serialu, tak czuję. I wszyscy. Dzięki, że zobaczyliście to do końca, zajebiście. No to jeśli wam się to podobało i dotrwaliście do końca tego i gratuluję wam, to jest super. Więc jeśli byłaby taka możliwość, to wpiszcie w komentarz po prostu kosa albo hashtag kosa. Dzięki. Do zobaczenia. Ciąg dalszy nastąpi. To nie koniec.